Pewnie słyszeli już Państwo o naszej inicjatywie Ocalone.org. Inicjatywie, która ma na celu pomóc matce, dziecku, całym rodzinom. Pomóc kobietom, które są w ciąży i znalazły się w trudnej sytuacji. Pomóc każdemu w każdej sytuacji bez oceniania. Wypuściliśmy na ulicę Warszawy ostatnio furgonetkę, która informuje o akcji Ocalone.org, żeby dotrzeć do jak największej liczby potrzebujących osób. Wiecie Państwo, jaka była reakcja na furgonetkę? Na furgonetkę, na której napisane jest Ocalone.org. Tutaj znajdziesz wsparcie. Jesteś w ciąży? Pomożemy Ci. Bez oceniania. No więc reakcje na tę furgonetkę było tak. Reakcje były takie, że była ona blokowana. Jedna pani nawet zajechała drogę, jadąc pod prąd, pokonując dwie linie ciągłe i powodując ogromne zagrożenie dla ruchu drogowego i zablokowała ten samochód. Inna kobieta wykrzykiwała, że co to za pomoc, skoro kobieta dalej jest w ciąży. Faktycznie. Co to za pomoc, skoro nie zabija się dziecka? Co to za pomoc, jeśli kobiecie udziela się potrzebnego wsparcia? Że kobieta trzyma się za rękę, że podaje się jej potrzebne informacje, że po prostu pomaga jej się na każdym kroku. Co to za pomoc, skoro nie zabijamy dziecka? Jakie jeszcze były reakcje? Reakcje internautów, bardzo proszę. Słuchajcie, a jakby zrobić im rajd na stronę, dzwonić, udawać zainteresowanie, przeciągać rozmowę, ile się da, tak żeby mieli jak najmniejsze pole manewru? Najmniejsze pole manewru w pomaganiu kobietom. To jest cel niektórych internautów. Ktoś odpowiada, ktoś już podrzucał pomysł udawania ciężarnej i z Afriką pomieszkać sobie w ich pokojach z wyżywieniem. Faktycznie, odebrać pomoc ludziom, którzy mogliby z niej skorzystać, kobietom i dzieciom, które są w bardzo trudnej sytuacji, zająć ich miejsce. Fajny pomysł, naprawdę. Kolejny pomysł. To łatwo zdemaskować, ale może dzwonić i truć im dupę godzinami. Faktycznie, bardzo pomysłowe. Ktoś mógłby zadzwonić, na przykład osoba, która jest ofiarą przemocy, która bardzo potrzebuje natychmiast wsparcia, która gdyby zadzwoniła do nas, to ktoś z nas pomógłby jej, zadzwoniłby na policję, przetransportowałby ją w bezpieczne miejsce, ale nie. Państwo, internauci będą nam truć dupę godzinami, żeby taka osoba nie mogła się dodzwonić i nie mogła trafić w bezpieczne miejsce. Naprawdę. To jest szokujące. To jest szokujące, jak wiele nienawiści jest w zwolennikach aborcji. Jak bardzo zależy im na tym, żeby unicestwić dziecko. Żeby po prostu pozbawić człowieka życia. Nieważne, czy kobieta chce, żeby jej dziecko żyło, czy chce, żeby dziecko umarło. Ważne jest to, żeby ona zabiła dziecko przez aborcję. Aborcja jest najważniejsza. Nie jest najważniejsza pomoc, nie jest najważniejszy wybór. Tak bardzo chwalony i wynoszony na hasła i ołtarze przez zwolenników aborcji. Nie, wybór jest ok, pod warunkiem, że wybierasz aborcję. Jeśli wybierasz życie, to wybór nie jest ok. Aborcja jest ok. Drodzy Państwo, jeśli uważacie, że inicjatywa Ocalone.org jest potrzebna, że to dobrze, że udało nam się ocalić małą Hanię z małej miejscowości w Polsce, i mała Hania może mieszkać ze swoją rodziną, z trójką swojego rodzeństwa i mamą. Jeśli uważacie, że taka pomoc jest potrzebna, to wspierajcie Ocalone.org. Wspierajcie finansowo tę inicjatywę i wspierajcie ją promocyjnie. Mówcie swoim znajomym o tej inicjatywie. Wrzucajcie posty na media społecznościowe, tak żeby jak najwięcej kobiet mogło się dowiedzieć, że u nas znajdą wsparcie. www.ocalone.org